Opowieści, skrypty, odcinek kolejny. M20, B20 cały czas jeździ, nic mu nie jest. Ciągle żyje. Znaczy, można tak powiedzieć, bo od tygodnia nie jeździłem. Natomiast w samym garażu burdel. To było B28, M52, które jest właśnie w częściach. Wałeczki. Bardzo brzydki, brudny vanos. Jakieś elementy rozrządu. Tym podobne. Głowiczka w całkiem fajnym stanie. Nie widać tu żadnych dziwnych rzeczy niepokojących. Szczelka też wygląda całkiem nieźle. Poza tym, że się trochę zdeformowała przy demontażu. Całkiem fajnie. Także nie wygląda to źle. Sam bloczek. Gdzieś tu powinny być ślady. O. Chyba widać ślady honowania. Co ciekawe, udało mi się trafić na M52 z żeliwnymi tulejami. Jak widać, magnesik się trzyma. Oj, syfu trochę nabrało. Także można go honować w razie by co. Co jest fajną opcją. No jakoś trzeba go będzie rozebrać i powoli zacząć przygotowywać. Oła. Pod turbo. W domu leżą już kute korby. Także trzeba będzie zmienić korby. Dać bloczek do pomierzenia. Później go poskładać. Jeszcze chcę zmienić szpilki głowicy. Od Karola FTWL-a będą M12. Także trzeba będzie każdą dziurę rozwiercić. Dać krótsze szpile. I wtedy głowicę poskręcać już na wytrzymalszych szpilach. I co? Chyba poskładamy na seryjnej uszczelce na razie. Głowicę wrzucimy tamtą. No i będzie jeździć. Kiedyś. Całkiem nieźle to wygląda. Poza tym, że połamałem ślizgi przy demontażu. Jak widać na załączonym obrazku. Głowica mi się zsunęła. No ale to nie problem, bo ślizgów akurat mam pod dostatkiem. I to są nowe, bo kiedyś zamawiałem do któregoś silnika. No i przyszły. I leżą, czekają. Także to na tyle. W tym garażowym odcinku. Myślę, że może zrobimy jakieś wideo ze składania tego silnika w kupę. I potem zrzucania tego do budy. Ale to myślę, jak się cieplej zrobi. Może będzie to kwiecień. A może maj. Zobaczymy. Na razie, cześć.